Widam środek walki, pojawiła się szansa na zabicie tego cfela, więc spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jesteśmy generalnie dosyć blisko, tak jest. Pięknie. Paladin gigantizm. To się udało. Trzy kropki. You have defeated me, but at what price? I have slain the king, but only after he betrayed his people. Ask yourself what justice has been met. In the end, we are all guilty of the same sin. Look to your forefathers, such is the cause for unquestionable loyalty. The sun, I had forgotten how it feels. Okej. Okay. Jest z perspektywy jego. The founder has been slain by Lady Teresa III. To jest ta, która go zabiła. I zobaczcie, my mamy zabitego tylko króla. Jako Johannes Traitor. Wow. Ile cashu. Pięknie, 15 koła. To już? Skeleton 106, Mr. Bones 19, McRib 1. Berit 4, Halfas 4. Grey Knight, Great Baron, Gladiator 139, 92. Scout, Pupil, Visionary. Kidr 1. Flamelock 176, Solok 1, Blazelock 37. Frosten, Eisen, Glacien, Terasor, Gravisor, Erdsor. Wszyscy. Terasora żadnego nie zabiłem. Barbatos, Amon. Co jest ta dwójka? To czterech. Zombie, Zomboner, Zombisznu. Ani jednego nie spotkałem faktycznie. Mimik, Mimikant, Mimikrunch. Doomwas, Doomtrade, Doomscape. Pewnie kwestia, że miałem za niski level. Salos 1, czyli ten duży portret. Kwestia pewnie, że miałem za niski level, żeby zaczęli się respić aż tak mocni, nie? Snajperów 0, Ratów 1 tylko. Aleksander, zabity jeden, oczywiście, że tak. No tylko jeden był. Znaczy pewnie jakbym wersję Neo zabił, no to byłoby więcej. Corrupt Lord 3, Vanguard 3, 6, Korupność 125, Botis 1. Ładna muzyczka. Guardboxy, Guardboxy, Guardboxy 2000, Plonki, Plinki, Planki. Zajebiście. Boot, Planite, Flower Moon. Flower Moon, no faktycznie, żadnego nie widziałem. To są te dwójki. Głupki, co latały tam. Charite, Pyrite, Infernite, oczywiście. No i Ponce de Leon, oczywiście, zabity przez nas. Chaintor, Chaintex, Chaintus. Spiketus, Spiketex, Spiktor. Klasycznie, głupia nazwy poprzekręcane. Ninjo, Ninpo, Nino, Nino, Pojo. Blub, Blubite, Blubazaurus, Rex. Zajebiście. Herodotus, 52, okej. Okay. No tak, bo tyle jego części było. Tower Guard, Hulk Guard, Tall Guard. Nightmare, Dark Stallion, Headless Horse. Warg, Wargen, Wargen, Florgen. Tego białego nawet nie widziałem ani razu. Spike Trapy i Turety, zabity. Johannes, 1. The Fountain, 1. No i koniec. Tak wygląda nasza postać na koniec. Kredicy, ludziksy. Nie można nic zrobić. Generalnie. Dobrze, moi kochani, to była seria z Rogue Legacy. Cieszę się, że wreszcie sobie tę gierkę ukończyłem. Wiem, co jest na końcu. Bardzo miło. To jest w ogóle, tak jak mówiłem, ten kanał Zagrajmy z Gimperem jest dla mnie świetną okazją do tego, żeby sobie wszystkie takie gierki poprzechodzić totalnie na luzie i mając wszystko gdzieś, bo dla mnie jakby ta gierka z takim prostym komentarzem to jest trochę jakbym grał sam. Oczywiście gram dużo słabiej niż gdy gram sam. Zawsze kwestia, jak się komentuje, to wychodzi to dużo słabiej. Dlatego na przykład były tak, że jakby część mosów robiłem sobie poza odcinkiem, się nagle okazało, że o kurwa, mam super moce, wszystko wychodzi. I tylko końcówka tak jak dzisiaj. No ale co, mam nadzieję, że wam się podobało. Czy sobie zaczniemy od razu jakąś kolejną serię, nie wiem, może będzie kilka dni przerwy. Zastanawiam się nad Enter the Gungeon. Chyba to będzie najbliżej. Też wiem, że niedługo ma wyjść nowy update do Turmoila, więc z pewnością sobie tę gierkę rozegramy. Nowego Isaaca widziałem na propozycję, ale pograłem w niego chwilę i jest chujowy. Absolutnie zgadzam się ze wszystkimi komentarzami na Steamie i recenzjami jego, że jest bardzo, bardzo słaby i mi się osobiście również nie podoba. Thanks for playing. Total children 109, time played 9 godzin. O, dziecka mamy. Wow. Prezej to exit.
Start Your Legacy Plus można by było teraz. Czyli lecieć dalej i co? Co z tego wyniknie? No, co damy damage 5 razy, na przykład upgrade. Co z tego wynika, jak idziemy dalej? Cokolwiek tam się dzieje jeszcze? Tak, są, słuchajcie, bossowie i cała gra w wersji plus, tego co widzę. Czyli podejrzewam trudniejsze wszystko. Tak, zobaczcie, jest Grey Baron tutaj. Tak sobie byle jak to gram. Więcej golda zarabiam, widzę. Są tutaj trudniejsi przeciwnicy, to już na dzień dobry. Bossowie też pewnie są trudniejsi jakoś. Golda widzę, więcej zarabiamy. Ciekawe. A jakbyśmy spróbowali, bo a teraz to straciłem w ciul zdrowia. To nie wiem. Tak, są guardboxy XL. Pięknie. Nie wiem, czy bossa znajdę. Łop. Skrzynka, o kurde, ze skrzynek leci naprawdę w ciul golda. No to jest taka gra, żeby się wyfarmić, już być zajebiście mocnym i wszystko jest w chuj trudniejsze, widzę. Ja sobie chcę rzucić okiem, czy jest tu gdzieś boss. A jak jest, to jak to wygląda. Dobrze. Tu się boję. Tylko mogę tu pójdę grom. O, jest boss otwarty. Aż sobie wejdę na niego, ile on jest trudniejszy tak naprawdę. No i tak wiem, że przegram, ale... Kidr plus? Nie, Kidr po prostu, the gatekeeper. Ponownie otwarty. Trochę więcej healtha, pewnie. Dostosowany do warunków, no i tyle. Będzie trzeba po prostu trochę więcej się namęczyć, żeby go zabić i mieć postać na wyższym levelu. O, cała filozofia. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć.